zrobiła? Mamusia obiadek zrobiła? Mhm. Chodź. No chodź, musisz zjeść. Mamusia, a mogę cię jeszcze trochę pobawić? Pobawisz się po obiedzie, chodź. Proszę. Nie, chodź, musisz zjeść. Proszę. No chodź. Proszę bardzo, rasowiek dla syneczka. Dzięki. Mamo, bo łyżeczki nie mam. Faktycznie, zapomniałam. Proszę bardzo. Smacznego. Smacznego, smacznego. Mamo, dlaczego tata nas zostawił? Synek. Tata po prostu... Tata po prostu odszedł. Jesteś po prostu beznadziejny. Jesteś kurwa beznadziejny! Spłodziłeś dzieciaka i teraz co? Chcesz spierdalać? To nie jest moje dziecko, kobieto, uspokój się! Nie jest twoje dziecko, tak? Tak, nie jest moje! Robiliśmy testy! O kurwa... Wiesz co? Jak ci powiedziałam, że będziesz ojcem, to się cieszyłeś. Bo byłem wtedy młody i głupi, okej? A teraz jaki kurwa jesteś, co? Jesteś nadal młody, mamy po 24 lata! Po prostu nie czuję się gotów, by być ojcem, okej? To jest dla mnie za ciężkie. Za ciężkie. Tak, zbyt ciężkie. Za ciężkie. A dla mnie jest jakie, co? Kurwa, lekkie? Jak mam sama utrzymać Karola? On potrzebuje ojca. A ja pracuję za najniższą krajową. Bartek? Ja odchodzę. Wiesz co? Jesteś cipą. Jesteś po prostu, kurwa, cipą. Największą cipą! Wiesz co? Nie! Proszę, wypierdalaj! Proszę, wypierdalaj! Mamo, co się stało? Gdzie tata? Dlaczego tak krzyczeliście? Wiesz... Musiał coś załatwić. Dlaczego tak krzyczeliście? Dorośli czasem tak mają, Karol. Są gorsi od dzieci. Cześć! Mamo! Hej! Co słychać? Dobrze. Cześć! Hej! Możesz mi zakupy rozpakować? Jasne, mamo! Dziękuję. Pojedź do domu, co? Nareszcie. Dzięki, że go przypilnowałaś. Nie ma problemu. To co? Do następnego? Pa. Pa, pa. Mamuś, dzisiaj robimy festiwal bajkowy? To miała być niespodzianka. No widzisz, mamo, jestem za bardzo spostrzegawczy. No za bardzo. Kocham cię. Ja ciebie też, mamu. Wyłącz się, moja. Stefan Oh.
głowy, to uspokój się. To nie jest twoje dziecko, tak? Tak, nie jest moje! Zrobiliśmy testy! Co? Dla ciebie. Dziękuję, skarbie. Kocham cię. I ciebie też. Piękna. Mamuś, a pójdziemy do kościółka? Pójdziemy. Możemy pójść dzisiaj. Dziękuję. Dlaczego ten ksiądz tak dziwnie mówił? Bo ma problemy z wymową. A to się da wyleczyć? No, jest taki lekarz. Nazywa się logopeda. I jak do niego chodzisz, to powinno ci się poprawić. O, cześć. Serio? Cześć. Hej, my się znamy? Tak, chodziliśmy razem do klasy. Dawid Pietrzyk. No Dawid, hej! Co tam u ciebie? Wszystko w porządku. A nie wyjechałeś do Anglii przypadkiem? Nie no, wyjechałem, ale wróciłem tutaj do Polski. Bo biznes mi się otworzył, no i udaje się w miarę. Nawet pomimo tej całej sytuacji z gospodarką. No, posłuchaj, nie chciałbyś się może umówić? Wiesz, takie spotkanie po latach. Wiesz co? Mamuś! No, a jak ty pójdziesz na randkę z tym panem, to ja bym mógł pójść do Kamila się z nim pobawić? No... Najpierw musiałam zapytać mamę Kamila. Jest! Jak się zgodzi, to jesteśmy umówieni. To może ja was podwiozę. A, skoro jesteś taki miły, to można to wykorzystać. No jak byłem w tym internacie, to mieliśmy tam taką stołówkę. I w tej Brytanii to byli ludzie z całego świata. I byli też Ukraińcy. W hokeja grali. Siadł ze mną taki mój kolega Czokapik, a on się z nimi nie lubił. I kiedyś chcieli dać mu ketchup, to powiedział im spierdalaj. No i... Nie spodobało im się to. On poszedł coś sprawdzić przy bufecie. A oni wtedy rzucili w niego tym ketchupem, no i wtedy zaczęła się jazda. Czemu im tak powiedział? Spierdalaj? No. Wiesz co, on był wybuchowy. W zasadzie to dalej jest. Cały czas do niego mówili coś w stylu Siema Czokapi. I go to cały czas denerwowało. Nie wiem, może jeszcze oliwy do ognia dodaje to, że Ukraińcy kiedyś wybili połowę jego rodziny i teraz ich nie lubi. No, a co się u ciebie wydarzyło? Po ogólniaku poszłam do SGH na ekonomię. O, to jest najlepsza szkoła ekonomiczna. No, ale wiesz, w tym Grajdołkowie to ciężko znaleźć pracę i nikt nie chce mnie zatrudnić na razie, więc pracuję jako sprzątaczka. Ej, nie ma czego się wstydzić. Ej, co jest? Nic. Coś jeszcze dla państwa? Nie, dziękuję. Justyna? Muszę wyjść na chwilę. Ej, Justyna! Thank you.
ktoś przyszedł. Kto przyszedł? Mój były ojciec. Ojciec mojego dziecka. Dzięki jeszcze raz. Pamiętasz, co ci mówiłem. Jasne. Zadzwoń później, jaka decyzja. Okej, dobra. Dzięki. Cześć. Zaraz będę. Cześć. Ale to musieliście być bardzo niemili dla niej. Mamo, dziewczyny są chuj! Jeszcze będzie czas, jakbyś mówił inaczej. Nie, mamo, dziewczyny są chuj! Dziewczyny są serio fajne. Jeszcze się przekonasz. Ach. Słuchaj... Nie chciałbyś poznać nowych kolegów? Tak! Tak? Tylko, że wiesz, że wtedy musiałbyś zmienić przedszkole i z Kamilem widywałbyś się tylko raz na jakiś czas? No dobrze, a przedszkole to trudno. Tak? Tylko... Tylko pamiętaj, że jak nie chcesz zmieniać miejsca, to możesz mi powiedzieć. Ja jestem dla ciebie jak najlepiej, mamuś. Kocham cię. Ja ciebie też skarbię. Masz nowy dom. Jest torba kawzi, mamuś. If I don't try now, the chance will slip away. I'll bury all my doubts and I won't be afraid. There's something I could never see. Now my heart is open and I believe. And I don't know where this story will go. Oh, nobody knows. Oh, out of nowhere it came to my life. You walked in, let you open my eyes. Touch, baby, the way that your body's moving me. And I don't know where this all will go. Oh, nobody knows.